Cześć z tej strony, miły, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak przygotować kozacką przekąskę, która znika w 5 minut ze stołu, a jest blisko do Sylwestra, więc idealnie na już. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Pokażę Wam dzisiaj, jak robić tą przekąskę i gwarantuję Wam, że następna każda impreza, którą będziecie robić, będzie z tą przekąską i ona będzie znikać jako pierwsza. Naprawdę jest banalna w przygotowaniu, wszystko zaraz Wam powiem. Na początek pokroimy sobie tylko paprykę w kostkę. Teraz bierzemy się do składania naszych roladek z tortilli. Będą one robione warstwowo, zaraz zobaczycie po kolei, jak to wygląda. Na początek pierwsza warstwa to jest serek kanapkowy. Tutaj, jeżeli chodzi o smak, macie dowolność. Ja sobie smaruję pierwszą tortillę. Dokładnie, tak bardzo dobrze. Bardzo grubo przede wszystkim, żeby ta pierwsza warstwa trzymała nam wszystko. Elegancko. Możecie też mieszać, możecie dawać dwa serki kanapkowe, w sensie dwa smaki, tutaj jest dowolność, więc smarujecie sobie tak całą, zostawiacie tylko ranty, żeby nam ten serek potem nie wychodził poza tortillę. Gdy mamy posmarowane, to teraz sobie wrzucamy tak naprawdę sałatę lodową, porwaną, tak żeby przykryła prawie całą powierzchnię. Teraz dodajemy troszeczkę serka na tą sałatę, żeby kolejne składniki też tam przytrzymały się, już tak powiem. Tu już niewiele, możecie dać po prostu w te miejsca, w które leży sałata, po troszeczku na każdy kawałek. Dodajecie jakieś warzywko. Ja tutaj użyję sobie paprykę, więc dodaję sobie paprykę. I na to wszystko kładę teraz wędlinę, albo jakiś jeszcze jeden dodatek. Ja do tej pierwszej użyję szynki, a do drugiej użyję sobie łososia. Więc szynkę rozkładam w plastrach, możecie je porwać, możecie dać w całości, tutaj macie dowolność. Daję troszeczkę jeszcze serka na szynkę, żeby to nam się potem wszystko posklejało. Ok. I zawijam naszą tortillę w rulonik, taką robię rolatkę. I gotowe. Z drugą robimy dosłownie to samo, tylko zamiast szynki dodajemy łososia. Rozwiązanie mamy już zrobione, teraz musimy je tylko jeszcze zestreczować, więc wrzucamy sobie je w folię i zawiniemy i wrzucimy do lodówki na tak godzinkę, dwie, żeby to wszystko się zaprzyjaźniło, zwarło się dobrze i wtedy będziemy działać dalej. Dwie tortilki zafoliowane, w zasadzie rolady z tortillek, wrzucamy do lodówki na minimum godzinę, dwie, trzy. To już zależy od tego, ile macie czasu, ale godzina to jest wystarczający czas, żeby one się zwarły. Po godzinie wyciągniemy i pokroimy je i zobaczycie, jak wyglądają w środku. Godzina minęła, wciągnąłem jedną tortillę z lodówki, żeby pokazać Wam, jak one wyglądają w środku, więc sobie teraz ją odfoliuję. Odfoliowana, zwarta, jest elegancko, więc będziemy teraz ją kroić. Odcinamy sobie po prostu dupki. One nie będą nam potrzebne, bo tutaj nie ma, że tak powiem, farszu. I potem kroimy sobie je w plastry i będziemy układać.
I tak prezentuje się nasza lodówka z tortilli. Gwarantuję Wam, tak jak powiedziałem na samym początku, że jeżeli zrobicie ją raz na imprezę, a zbliża się Sylwester, więc jest doskonała ku temu okazja, na pewno zniknie jako pierwsza, a potem już każda impreza, którą będziecie przygotowywać, będzie z tymi właśnie lodówkami. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy smakowało Wam i czy robicie podobne, bądź co robicie, jeżeli chodzi o przekąski na Sylwestra. Oczywiście, jeżeli przepis Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się już niebawem z kolejnymi przepisami, także trzymajcie się, cześć!